Zdanie za trzecią kwartę. Łukasz, po wielu trudach i staraniach w końcu udało się odnieść pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. No teraz chyba już możecie odczuwać taką pierwszą wewnętrzną satysfakcję. No na pewno taki był plan, żeby, znaczy plan minimum, żeby po tych trzech meczach mieć jedno zwycięstwo. No cieszy na pewno, bo myślę, że ta drużyna skazywana tak przez wszystkich na porażkę potrzebowała zwycięstwa, bo tam dobre mecze, czy to nie oddają mimo wszystko zwycięstwa, także dobrze, że dzisiaj jest wygrana. Cieszyć może to, że potrafiliście się podnieść po takiej przykrej porażce z Litwą, jaka miała miejsce dzień wcześniej. No, myślę, że wszyscy byli bardzo zawiedzeni, bo szczerze powiem, z dwójki Hiszpania, Litwa, myślałem, że z Litwą będziemy grali lepiej i będziemy bliżej zwycięstwa. Także trochę bolała ta porażka, szczególnie, że tak nie walczyliśmy. Niemniej jednak, no to jest turniej i każdy mecz jest inny. Dzisiaj to był taki mecz, że musimy go wygrać. Także dobrze, że tak skończyło się po naszej myśli i idziemy dalej. Dzisiaj jednak do końca musieliśmy drżeć o zwycięstwo. Nawet seria 13-0 w trzeciej kwarcie nie wyjaśniła wszystkiego. No tak. Później trochę. No myślę, że początek może w drugiej kwarcie trochę przespaliśmy. Portugalczycy nam odskoczyli i tak czułem, że będzie mecz do końca wyrównany. Niemniej jednak tam też w czwartej kwarcie mogło być spokojnie. Ja miałem dwie głupie straty. O, bardzo głupie. I ten mecz był wyrównany, ale koniec końców dobrze, że dowieźliśmy. Ważne jest też to, że czterech zawodników przekroczyło dzisiaj barierę 10 punktów. Chyba to można upatrywać też jako jeden z ważniejszych czynników dzisiejszego zwycięstwa. No, w takich turniejach drużyna jest podstawą, bo jeden zawodnik, dwóch zawodników nie jest w stanie grać na maksimum i przez dzień po dniu, także dzisiaj świetnie Paweł Leonczyk zagrał. No, Szymon również dał świetnie w drugiej połowie, także każdy w zasadzie pod koniec włączył się i Darden również, także trafiał ważne rzuty, a i koniec końców udało się wygrać. A ty na koniec przypieczętowałeś pięknym rzutem w ostatniej sekundzie zwycięstwo. A to już było po meczu, także nie liczy się takie, ale zawsze się wpadło, także obyśmy takich rzutów na zwycięstwo nie potrzebowali, żebyśmy wcześniej ustalali sobie wynik ale to oddanie za trzecią kwartę. Dobra. Powodzenia, dzięki. Łukasz, a jeżeli mylę się...